Cześć, czołem kluski z rosołem, ale to nie kluski i nie rosół będziemy przygotowywać w dzisiejszym programie. Wiecie, po co tu jestem? Po to, żeby zrobić ciasto. A dlaczego? Dlatego, że za chwilę w drugiej części naszego odcinka pojawi się osoba specjalna. Będzie to gość, który jest wam wszystkim znany. Bardzo zacna osoba w naszym regionie. Ale przygotuję tylko ciasto. Farsz musicie przygotować niestety sami. Dlaczego? Dlatego, że ja nie wiem, na co macie ochotę i z czym lubicie jeść pierogi. Mogą być to owoce, jakieś truskawki, jagody, może być to kapusta, mogą być to grzyby, może jakieś pieczarki, może ser, nie wiem. Ja będę miał już gotowy farsz z kapustą i grzybami i razem z moim i waszym gościem przygotujemy te pierogi, ulepimy i pokażemy wam, jak wykonać. Natomiast w pierwszej części przygotowuję dla was ciasto. Zostańcie z nami do końca, bo warto. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. A więc tak, 2,5 szklanki mąki, nie więcej, nie mniej. Proszę trzymać się ściśle tych proporcji. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj jestem kapryśny i właśnie ma być 2,5 szklanki mąki, słuchajcie. Nie, oczywiście żartuję, możecie robić, powielać te porcje tak, jak uważacie, ale te proporcje, które ja znam, które nauczyła mnie moja babcia z ciocią, są odpowiednie, dlatego, że są wypraktykowane, wypróbowane. 2,5 szklanki mąki. Co więcej, musimy zagotować wrzątek, to jest bardzo ważne. Gotujemy wodę, ona w międzyczasie nam się ugotuje. W tym czasie dodajemy do mąki, moi drodzy, łyżeczkę, zwykłą taką od herbaty, soli. Soli, łyżeczkę oliwy, najlepiej, żeby była to oliwa z oliwek, jeżeli nie macie w domu, może być to olej. Olej i dodajemy żółtko. Dlaczego nie białko? Dlatego, że po białku ciasto robi się twarde, za mocno spójne, a chcemy, żeby ciasto było mięciutkie do pierogu. Dlatego żółtko, bo żółtko sprawi, że to ciasto będzie elastyczne. Więc bijemy jajeczko. Oddzielamy żółtko od białka. Oj. Miękka skorupa, to tylko świadczy o tym, że jajko jest świeże, dopiero zniesione przez młodą kurę. Zapewniam was, że to jest zdrowe, wiejskie jajo. Proszę bardzo. I czekamy na wodę. Woda już się gotuje, więc uzyskamy pożądany wrzątek. Woda już się zagotowała, dlatego odmierzamy, słuchajcie, pół szklanki wody. Wszystkiego od razu nie dodajemy, dlatego że jeżeli mąka jest zbyt wilgotna, ciasto może być za bardzo kleiste. Wyrabiamy ciasto na stolnicy. Już mamy prawie wyrobione, jak widzicie, uzyskujemy taką konsystencję pożądaną w sumie. Razem z mąką, no trochę siły trzeba użyć, no bo to, słuchajcie, to nie jest ciasto na biszkopt, że pokręcimy sobie mikserem i już wszystko jest gotowe, to nie jest żadne kruche ciasto na szarlotkę, tylko to jest specyficzne ciasto, ciasto na pierogi, które musi być naprawdę smaczne, po ugotowaniu musi być mięciutkie, przyjemne dla podniebienia, nie może być twarde, żeby jaka babcia sobie zębów nie połamała przy wigilijnym stole, bo to naprawdę nie byłoby śmieszne ani ciekawe. I tak przygotowane ciasto przykrywamy na 10 minut ciepłym talerzem, po czym jest gotowe i za chwilę przeniesiemy się w tajemnicze miejsce i zobaczycie tajemniczego gościa naszego programu, z którym razem dla was ulepię i ugotuję pierogi. Do zobaczenia za moment. Tak jak wam obiecałem, jesteśmy w specjalnym miejscu, czyli gdzie? Przy Nakielskiej Krytej Pływalni Aquarius. Za nami lodowisko i specjalny gość, zacny człowiek, pan burmistrz miasta i gminy Nakła nad Notecią, pan Sławomir Napierała. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Po raz pierwszy w programie Gotuj z Ekspresją. Gość specjalny. Mam taką propozycję, żebyśmy przygotowali dzisiaj razem pierogi. Spróbujemy. Spróbujemy. Czy pan burmistrz wcześniej przygotowywał już pierogi? No to jest mały problem, bowiem moje zdolności kulinarne są dość ograniczone. Potrafię usmażyć jajecznicę i ugotować jajka. No to i tak dużo w sumie. I tak dużo.
Panie burmistrzu, a w domu u pana kto przygotowuje pierogi? W moim domu pierogi przygotowuje żona, chociaż bardzo często posiłkujemy się zdolnościami kulinarnymi mojej teściowej mamy żony. Rozumiem. Szanowni Państwo, przygotowane wcześniej przez nas ciasto oczywiście musiało stać w ciepłym miejscu, dlatego dopiero przed chwilą było tutaj przyniesione. Pozwolę sobie ułamać kawałek ciasta. Widzicie, że jak wcześniej mówiłem, żółtko spowodowało, że to ciasto jest miękkie, elastyczne, tak samo oliwa. Wysypujemy trochę mąki na naszą stolnicę i rozwałkowujemy ciasto na pierogi. Rozwałkowujemy. Ja będę trzymał, tak? Dobrze, dobrze. Już się uczę. Teraz w tym roku na Wigilię pan burmistrz będzie mógł przyrządzić pierogi. Myślę, że dzisiaj tak, już po nauce u pana na pewno. Ciasto musi być rozwałkowane dość cienko, dlatego żeby później nie była za gruba warstwa tego ciasta, natomiast żeby było więcej farszu, tak? No właśnie, to jest bardzo dobry pomysł. Tutaj świeżo przygotowany farsz. Drodzy odbiorcy, przygotowany farsz, czyli kapusta z grzybami, wcześniej przygotowana, tak jak wam wcześniej mówiłem, sami sobie nadziejecie swoje pierogi tym, czym lubicie. Więc panie burmistrzu, bierzemy nasze foremki. To będzie moja. Tak, pomarańczowa pana. Odciskamy. Tak mocno, tak? Tak. Każdy z was nadzieje sobie pierogi tym, czym lubi. My tutaj mamy przygotowany farsz. Kapusta i grzyby. Razem lubi pan taki farsz? Bardzo. Tak? Dobrze. Panie burmistrzu, jest odpowiednio cienkie, rozumiem, tak? Jest. Czyli będziemy mieli dużo farszu, mniej ciasta. Dużo farszu, mniej ciasta. To co, może weźmiemy foremki? Tak, dziękuję. Tak, tutaj. Jest. Aha, i teraz wycinamy kółka. Udało się chyba. Jest i? Tak. Teraz ja poproszę jedną z naszych pań, żeby podała na jakąś łyżkę, widelec. Czyli mogę też wyjąć już? Tak, oczywiście. Wyjmujemy kółko. Wkładamy w nasze urządzenie. Dziękuję, dziękuję. To tak prościej będzie. Ja widziałem jednak, jak w domu mama, żona robią, to trochę trudniej jest. Widelcem. I rączkami. A rączkami, no to pewnie, że to są tak. Takie prawdziwe domowe. Tak, tak. Teraz nakładamy sobie nie za dużo tego farszu, żeby nam się dobrze zagniotły. Proszę bardzo. I szanowni państwo, zgniatamy dość mocno. Tak. I teraz tak? Tak. Ła. I nasze pierogi są gotowe. No. Jest. Jest. Numer jeden. Nie dziwcie się, że tutaj stoi deska, dlatego że no jest dość spory wiatr i musimy osłaniać nasz płomień do gorącej wody, czyli do wrzątku. Musimy nasypać troszeczkę soli. Troszeczkę soli. Wlać trochę oleju, oliwy. A tak trochę to znaczy ile? Woli. Panie burmistrzu, troszkę to znaczy tak, żeby pływały oczka. Kilka oczek, żeby pływało. Jak już woda zaczyna wrzeć, wrzucamy pierogi. Może pan burmistrz mi pomoże. Tak? Może tak. Może. Super, nie pływa. One wypłyną, kiedy są pierogi dobre, kiedy już będą dobre, to zaczną wypływać. Jest. Tak. Przykryjemy, żeby nie czuć utraty ciepła. Teraz proponuję gorącą kawę w oczekiwaniu na to, kiedy pierogi będą. Czyli jest ten, ta chwila gotowe. Relaksu. Tak? Chwila relaksu, ale pozwolę sobie zadać kolejne pytanie.
Które jest Pana ulubione danie na stole wigilijnym? Na stole wigilijnym, jak tradycja każe, mamy 12, co najmniej 12 dań. Tak zawsze było w moim domu i u rodziców, i teraz z żoną kultywujemy tą tradycję. Natomiast moim ulubionym daniem jest karp smażony. Karp smażony? Tak. Tak, rozumiem, ze ślesińskich stawów. Ze ślesińskich stawów. Tak. Od wielu, wielu lat. Od wielu lat. Panie burmistrzu, a kto przygotowuje tego karpia? Tradycyjnie moja żona. Tradycyjnie żona. Czekamy dalej, aż pierogi będą dobre, czyli wypłyną do góry, tak jak wcześniej powiedzieliśmy. Panie burmistrzu, a choinka, kto ubiera w domu choinkę? To już jest moje zadanie. Choinka zawsze w moim domu jest żywa. Chociaż dzisiaj są problemy, żeby choinkę żywą, taką jak ja chcę mieć, czyli taki najbardziej pospolity polski świerk z polskiego lasu, zapach choinki, i to ubieram zawsze z córkami. Nie wybaczyłyby mi, chociaż teraz ich nie ma w domu, bo już pracują, mieszkają w Poznaniu, bym nie poczekał, przyjeżdżają i ubieramy najczęściej dzień, dwa dni przed Wigilią choinkę, wspólnie razem wieczorem, i wtedy już z płyt winylowych słuchamy polskich kolęd. A rozumiem, że to Pan wiesza tradycyjnie tą gwiazdę na samym czubku choinki. Najczęściej tak bywa. Najczęściej, rozumiem. Chociaż nieraz Ania bądź Natalia też to robią. Rozumiem. Rozgrzewamy już patelnię, ale jeszcze nie mamy tłuszczu. Tłuszczem, na którym będziemy smażyć pierogi, najlepiej, żeby to było masło klarowane. Dlaczego? Będzie strzelało? Nie, właśnie dlatego masło klarowane, żeby nie strzelało, ale też żeby się nie przypalało nam. Mamy troszkę tego masła klarowanego w płynnej postaci, no bo masło klarowane zawsze występuje w postaci płynnej. Panie burmistrzu, moje kolejne pytanie... Sprawdzamy temperaturę. Sprawdzamy temperaturę, tak. Moje kolejne pytanie nie, jest... Nie znałem takiego termometru. Nie? Nie. Moje kolejne pytanie jest takie, co Pan najbardziej ceni w świętach Bożego Narodzenia? W świętach Bożego Narodzenia najbardziej cenię ich rodzinny charakter. Zresztą tradycja świąt Bożego Narodzenia to święta poświęcone świętej rodzinie, tak możemy to powiedzieć. I rodzinne spotkania w gronie najbliższych, wspólna Wigilia, wspólne kolędowanie i w te kilka dni odpoczynek i rozmawianie o wszystkich najważniejszych sprawach, które dotyczą rodziny, czyli po trzykroć rodzina. Rozumiem. A mówił Pan o śpiewaniu kolęd. Która z kolęd jest Pana ulubioną? Myślę, tak jak bardzo wielu z nas, Cicha Noc. Cicha Noc. Naszym nakielskiem chóry też, prawda, często śpiewają. Tak. I są też koncerty świąteczne u nas w mieście. Rozumiem, że Pan patronuje pracę, nadzoruje Pan pracę tych chórów. Nie nadzoruję pracy chórów, absolutnie, natomiast bardzo cieszę się, że mamy w Nakle chóry, zarówno chór Solideo, jak i Nadzieja. Są one wspaniałą wizytówką naszego miasta, bo promują nas nie tylko tutaj, wewnętrznie, w mieście, oprawiając swoim wspaniałym śpiewem szereg imprez, spotkań, ale również w kraju i poza granicami. I zawsze przy okazji świąt Bożego Narodzenia nasze nakielskie chóry również uczestniczą i śpiewają kolędy, a my razem z nimi. Jak widzicie Państwo, za nami znajduje się płyta lodowiska. I moje kolejne pytanie, czy lubi Pan ten sport? Jazda na łyżwach. Mogę żartować, tak? Tak, oczywiście. Pewnie gdybym nie lubił, to nie byłoby lodowiska. Ale to żart. Od wielu lat Nakło, które leży nad Notecią, preferowało i tutaj były sporty zimowe, również jazda na łyżwach, jak starsi nakielanie wspominają, odbywało się to na rzece. No niestety dzisiaj warunki atmosferyczne już nie sprzyjają, żeby Noteć tam zamarzła i żebyśmy tam mogli jeździć, poza tym bezpieczeństwo. No i tak się udało, że już w ubiegłym roku, a w tym roku już po raz drugi mamy w Nakle sztuczne lodowisko, i to, co zdarzyło się w tym roku, no to już jest trochę bardziej profesjonalnie, bo w ubiegłym roku próbowaliśmy to,
a że chwyciło i cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem na Kieran, zarówno dzieci, młodzieży, jak i starszych, bo jeżdżą tutaj nawet osoby starsze po 70 i, jak wiem, po 80 roku życia, to jest moja radość. Ja też jeżdżę. Też pan jeździ, też. Tak? Jak widzimy, ludzi przychodzi bardzo dużo. No może dzisiaj jeszcze nie jest bardzo dużo, bo na tercji potrafi być 100 i więcej osób, ale to są pierwsze dni funkcjonowania lodowiska. Myślę, że tak im bliżej świąt i później po świętach, tym więcej osób będzie odwiedzało. Rozumiem, nasze masło już się rozgrzewa. Więc, moi drodzy, do masła wsypujemy cebulkę. Nie każdy oczywiście lubi łączyć pierogi z tym warzywem. Ja lubię bardzo. Ja również. I bardziej lubię jeszcze boczek, no ale to nie jest, jak widać zresztą, ale to nie jest zdanie. Na Wigilię nie boczek. Tak, Wigilię. Podsmażamy cebulkę na masie klarowanym. Ona nam się nie zrumieni, tylko się zeszkli. Będzie masło z cebulą bez boczku, czyli będą pierogi wigilijne. Wigilijne, tak. Czyli potrawa dietetyczna. Jak widzicie państwo, wcześniej nasze ugotowane pierogi. Może poproszę pana burmistrza, żeby właśnie na patelnię. Dobrze, tak. To wrzucamy, tak? Wrzucamy za ogonek. Za ogonek i na patelnię. A ten jakiś mniejszy wyszedł. Nie wszystkie muszą być równe. I po tym właśnie można poznać, że pierogi są zupełnie przed nas przygotowane. Jeszcze jeden? Jeszcze jeden. Świetnie. Podstawię. Wyglądają bardzo apetycznie. Zobaczymy, jak będą smakować. Nigdy nie jadłem pierogów, które sam robiłem. Tak? Panie burmistrzu, moje kolejne pytanie jest następujące. Czy według polskiej tradycji przy stole jest u was w rodzinnym domu jedno miejsce wolne, puste dla tego nieznanego przybysza? Zawsze takie miejsce jest przy wigilijnym stole w moim domu, bowiem tak mówi tradycja. Czas świąt Bożego Narodzenia to jest czas, kiedy nigdy tego miejsca nie powinno zabraknąć dla nikogo. Jest to również czas, kiedy jakoby nasze serca otwierają się na potrzeby innych ludzi, również w tej formie, o której pan powiedział. Jest to czas, kiedy możemy z innymi podzielić się nie tylko dobrym słowem, ale również dobrymi uczynkami, tak nazwę to. No i korzystając z okazji, jeśli mogę, chciałbym pana, państwa również namówić do pewnej akcji dobroczynnej. A mianowicie w naszym mieście od wielu lat działa Fundacja Salus Homini. Fundacja, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych, potrzebujących. Często jest to pomoc świadczona przez wolontariuszy w domach tych osób. I w ostatnim czasie fundacja wydała kalendarz na rok 2015. Pozwólcie, że go zaprezentuję. W tym kalendarzu znajdują się poszczególne miesiące, gdzie aktorami do zdjęć są właśnie uczestnicy czy osoby, które są członkami fundacji. Nie można go kupić, ale można poprzez wykupienie czy podarowanie pieniędzy za tak zwane cegiełki otrzymać taki kalendarz. I serdecznie państwa namawiam, jeśli chcecie pomóc innym potrzebującym, to ten kalendarz można zdobyć zarówno w kasie na Nakielskiej Pływalni na Aquarius, jak i w siedzibie stowarzyszenia, to jest w biurze przy parafii świętego Stanisława w Nakle. Zachęcam, to może być wspaniały dar dla osób, dla innych Nakielan z naszego miasta i gminy. Przyznaję, że cel szczytny, ja jestem pierwszy w kolejce po kalendarz. Wam też radzę, idźcie i kupcie, bo dobro powraca. A teraz wracamy do pierogów. W ten sposób rumienią się jeszcze bardziej. Tak, dokładnie. Ślinka cieknie. Zaraz będziemy smakować. Nasze pierogi są prawie gotowe. Ciasto mięciutkie, tak jak powinno być. Czy one teraz na tej patelni to się zrobiły takie lekko większe, czy mi się wydaje?
Masełko wchłonęły. Tak, troszkę wchłonęły masełko i troszkę napuchły. Musimy jeszcze chwilkę poczekać. No i przyszedł czas, kiedy będziemy konsumować. Wow. To danie. Ja będę jadł te, które pan robił, a pan te, które ja robiłem. Dobrze, dobrze. Oczywiście nie wiem, czy wiecie, wszystkie są zaznaczone. Proszę bardzo, się częstować. Wiecie, jak to jest zimno, strasznie. To co, próbujemy. Wyśmienite. Bardzo się cieszę, że panu smakują pierogi, jakże polskie tradycyjne danie. My oczywiście całą resztę zjemy później, a teraz... Możemy teraz. Dobrze. Czy są ograniczenia czasowe? Nie. Super, pyszne. Pozwolę sobie prosić pana burmistrza o życzenia dla naszych widzów. Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia, czas szczególny, tak jak dzisiaj tutaj rozmawialiśmy, czas, w którym najważniejsze jest, żeby spotkać się w rodzinnym gronie, chciałbym państwu życzyć właśnie takich rodzinnych spotkań przy wigilijnym stole, w gronie rodzinnym, gdzie będziecie spożywali wigilię, a później śpiewali polskie kolędy, żeby ten czas był czasem refleksji, ale również radości. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pani burmistrzu za udział w dzisiejszym programie. To ja chciałem bardzo podziękować, ponieważ jestem w wielkiej tremie, bo nigdy nie uczestniczyłem w programie kulinarnym. Tym bardziej z moimi zdolnościami, ale dzisiaj już dużo się nauczyłem. Bardzo się cieszę, że zaszczycił pan nas swoją obecnością. Jeszcze raz za to bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli państwo macie pomysł, kogo jeszcze mogę zaprosić do mojego programu, to proszę piszcie do mnie na naszym fanpage'u na Facebooku Restauracja Ekspresja. A no cóż, przyszło mi się z wami pożegnać, również życzyć wesołych świąt Bożego Narodzenia. Widzimy się po Sylwestrze. Na razie, siema, pa. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wspaniałe pierogi.